Brutalna zbrodnia na angielskich wrzosowiskach, tajemnice starej posiadłości i rodzinne sekrety. W najnowszej odsłonie serii z damą Paulina Kuzawińska przeszła samą siebie. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny jesienny dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Seria z damą Pauliny Kuzawińskiej od wydawnictwa Lira to jest, kochani, jedna z moich najulubieńszych serii. A jak dobrze wiemy, z seriami jest mi nieco nie po drodze, ale nie w tym przypadku, no i nie mogło być inaczej. Paulina Kuzawińska w swoich powieściach stworzyła niesamowitą atmosferę. Mamy tutaj początek wieku, seanse spirytystyczne, społeczne konwenanse. A na dokładkę dała nam w tej serii bohaterkę, za którą aż chcemy podążać i razem z nią rozwiązywać kolejne zagadki. Bez owijania w bawełnę, Dama z woalką, najnowsza odsłona serii z damą Pauliny Kuzawińskiej, to jest moja najulubieńsza część tej serii i zaraz dowiecie się dlaczego. Zapraszam Was na recenzję, oczywiście bez spoilerów. Po minionych niepokojących wydarzeniach arystokratka Madeleine Hyde powraca na wzgórze mgieł do swojej rodzinnej posiadłości, by tam u boku narzeczonego i najbliższej rodziny świętować Boże Narodzenie. Jednak świąteczny nastrój pryska, gdy tuż po przyjeździe okazuje się, że w okolicy grasuje morderca. Człowiek, który brutalnie zabił własną żonę. Żonę, o której nikt w okolicy nie miał do tej pory pojęcia. Madeleine natomiast zaczynają nawiedzać niepokojące wizje i sny. Urywki jej przeszłości, poszatkowane elementy traumy z dzieciństwa, jakichś nieznanych wspomnień. Coś dziwnego dzieje się w tej posiadłości, a odpowiedzi należy szukać w zachodnim, zamkniętym przed laty skrzydle tego starego domu. Damę z woalką, kochani, pożarłam dosłownie w jeden zaczytany dzień. Nie mogłam się po prostu oderwać. Tym razem Paulina Kuzawińska przeszła samą siebie, tworząc bardzo niepokojącą zagadkę, która zawraca nam do przeszłości Madeleine. Autorka zabiera nas na nieprzyjazne, skute lodem i chłodem wzgórze mgieł, ale także chociażby w pełne krzyków rozpaczy korytarze szpitala psychiatrycznego. Razem z bohaterami przemierzamy również londyńskie uliczki skąpane w bożonarodzeniowym blasku. Jednak nawet radość, nawet te chwile szczęścia zostają tutaj skąpane niepokojącą aurą minionych tragedii. Te tragedie unoszą się nad bohaterami niczym takie widma śmierci. Czają się wokół nich i ukazują poprzez tęsknotę i ich zagubienie. Atmosfera powieści jest, słuchajcie, ciężka, jest gęsta, jest niepokojąca, a finał Damy z woalką przynosi nam zarówno satysfakcję, jak i swoiste przygnębienie. I powtórzę, kochani, teraz słowa, które powtarzam przy okazji każdej odsłony serii z damą. Gdyby Sherlock Holmes i dr Watson mieli podjąć się kolejnej sprawy, to spokojnie mogłyby być to zagadki serwowane nam właśnie przez Paulinę Kuzawińską. Przed Wami smakowita opowieść w stylu retro z duchem niesamowitości. Myślę, że tą serią zachwycą się czytelniczki w każdym wieku, które właśnie lubią takie historie retro z dreszczykiem nawiązujące do największych klasyków sprzed lat. Ja jestem zachwycona, to jest moja ulubiona część właśnie tej serii i nie mogę się doczekać kolejnych tomów. A teraz, kochani, razem z wydawnictwem Lira zapraszamy Was na konkurs. Mam dla Was jeden egzemplarz Damy z woalką do wygrania. A pytanie konkursowe brzmi: jaka jest Wasza ulubiona klasyczna opowieść, klasyczna książka? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do 15 grudnia, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. To, kochani, jest zdecydowanie moja najulubieńsza odsłona serii z damą. W ogóle ja, słuchajcie, uwielbiam tę serię, przypadam w każdej z opowieści Pauliny Kuzawińskiej. To jest coś absolutnie zachwycającego i wiem, że wielu z Was również się podoba. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a ta część jest perfekcyjna właśnie również w klimacie świątecznym. Kochani, po więcej zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na pierwszą część odsłony tej serii, czyli na Damę z wahadełkiem. Zacznijcie przygodę właśnie tutaj. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie, rozgoście się, rozejrzyjcie. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Jeśli tak, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!